dołączyliśmy do akcji Gotowi do Pomocy, bo w T-Mobile mamy serce do pomagania. Już nieraz udowodniliśmy, że angażujemy się w akcje społeczne i mamy po prostu ogromną chęć pomagania. I w tej sytuacji było bardzo podobnie. Kiedy wybuchła pandemia, wiedzieliśmy, że coś chcemy zrobić. Nasi pracownicy zaangażowali się natychmiast w różne akcje, które organizowaliśmy. Szczególnie wiedząc, że Fundacja Legia, za którą stoją wspaniali ludzie, też zobaczyliśmy entuzjazm, z jakim ta akcja powstaje. Wiedzieliśmy, że chcemy do tej akcji dołączyć. Prowadzimy szereg działań, pomagamy służbie medycznej w różny sposób, tak naprawdę tak jak potrafimy. Przede wszystkim dając nasze kompetencje, tak to, jak to jest właśnie przy akcji Gotowi do Pomocy. Udostępniliśmy kilka infolinii psychologicznych, dzięki którym specjaliści mogą pomagać zarówno seniorom, jak i pracownikom służby medycznej. Też przekazywaliśmy łączność do szpitali, bo to w tym czasie było dla nich bardzo ważne. Przekazaliśmy ponad 50 telefonów, kart SIM do szpitali. Drukowaliśmy również sprzęt na drukarkach naszych 3D, więc tak naprawdę mieliśmy bardzo dużo pomysłów i wiedzieliśmy, że wszystkie ręce muszą być na pokładzie. W takich sytuacjach nasz Team Magenta zawsze bardzo dobrze się angażuje i tym razem znów zdaliśmy egzamin, bo nasi pracownicy pokazali po raz kolejny, że mają ogromną pasję do pomagania i dzięki temu zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów. To, co ważne, w akcji Gotowi do Pomocy mogliśmy dać swoje kompetencje. Przede wszystkim udostępniliśmy infolinię, a nasi koledzy podłączyli bezpłatny numer, na który mogą dzwonić właśnie seniorzy. I również nasi konsultanci codziennie odbierają od seniorów telefony i wspierają ich we wszystkich poradach technologicznych. Tych telefonów mamy sporo i ciężko nam jest je skategoryzować, bo tak naprawdę są to codzienne problemy seniorów. Na przykład kupili nowego laptopa i nie wiedzą, jak go skonfigurować, nowy telefon, jak włączyć, czy wyskakuje im błąd w dekoderze telewizji kablowej i dzwonią do nas o porady. Nie do końca to są nasze, nie jesteśmy ekspertami oczywiście w tych wszystkich tematach, ale nasi konsultanci sobie świetnie dają radę, bardzo cierpliwie odpowiadają na wszystkie pytania, szukają w internecie dostępnych kontaktów do różnych partnerów technologicznych, tak aby seniorzy zawsze otrzymali od nas pomoc.